Szanowni mieszkańcy, Wysoka Rada, Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, muszę się streszczać, bo ja mam tylko jeden wniosek poranny. Nie, Pan ma dwa, bo ostatnio mam jeden policzyłam, więc muszę uważać, bo to nie wiadomo, może się jeden zgubić. Ja myślę, że taki wybór. Dobrze. Szanowni Państwo, tu wcześniej był też wniosek, o którym mówiliśmy, żeby przekazywać jakieś pieniądze, gdzie jest coś. Ja myślę, że nie róbmy takich wyborów bez akceptacji Pani Skarbnik, bo co jak co, to akurat do umiejętności Pani Skarbnik mam zaufanie i to nie jest kwestia tego, co możemy tak przekładać, co nam się podoba w budżecie, ale myślę, że Pani Skarbnik lepiej to wyjaśni. Idźmy dalej. Argument, że tak ktoś zrobił, to my teraz też tak zrobimy, słuchajcie, kurczę, my tu się miastem zajmiemy, a nie robieniem sobie nazwisk, tak? Więc tak, jeśli coś było, więc jeśli było, proszę nie komentować, nie jestem na lekcji, dobrze? A też komentujemy. Proszę nie komentować, bo staram się, że tak powiem, skupić się na temacie. Dziękuję Panu bardzo. No i tak, ja myślę, że nikt tutaj w ogóle z nas obecnych nie jest przeciwny tak naprawdę, bo myśmy też na temat się rozmawiali, słuchajcie. Jedynie jest kwestia tego, co wcześniej mówiliśmy, co tutaj próbuje Pan Prezydent chyba tak dzielnie przedstawić. Słuchajcie, powstał ten zespół. W tym zespole jest chyba 26 osób. Są logopedzi, są pedagodzy i tak dalej. Są wszyscy w tym zespole, tak? Jest jakaś grupa, jest Pani. Czy jest jakiś duży zespół, który pracuje na czymś? Nie zakończył pracy, no dalej będzie pracował. Ja nie wiem, no jeśli to może trwać miesiąc, no to może rzeczywiście te parę dni zmieni coś, czy... Ja nie wiem, wiem, że się pracuje, pracowało się nad algorytmem i przecież tak, tego typu dyskusja nad algorytmem nie trwa miesiąc, prawda? Tego się nie da zamknąć w taki sposób. Kolejny argument, nie wiem, no przekonajcie mnie Państwo, Pan Przewodnicząca zaraz na pewno zacznie, mówi wybór, w związku z czym przekonajcie mnie Państwo, że mniej znaczy lepiej, bo ja rozumiem, że było 26, a ja pamiętam, jak z tej mównicy prosiłem o to, żebyśmy tych logopedów mieli w tych przedszkolach, bo zdaję sobie sprawę, jaki to jest problem. Zresztą Pani Przewodnicząca Komisji też akurat tu pomagała i powiem Państwu szczerze, nie chciałbym, żebyśmy wrócili do pewnego rodzaju stanu, który był wcześniej, bo jest mi to osobiście bliskie. Ja się cieszyłem, że Pani Przewodnicząca ostatnio próbowała, pamiętała o tym wniosku. I powiem szczerze, nie wiem, ale jeśli nie ma być lepiej, to po prostu mi to powiedzcie, bo ja nie chcę znaleźć się w sytuacji, w której znowu dzieciaki, a mają olbrzymi problem z wymową w tej chwili, bo ja akurat mówię o logopedzie, bo dotyczy mnie to gdzieś osobiście. Szanowni Państwo, żebyśmy nie musieli do Rudy jeździć, bo to nie o to chodzi. Ucieszymy się, że są ci logopedzi, że są w każdym, no może nie w każdym, ale w części przeszkody, w której mam informacje. I o to chodzi, żeby oni byli. Jeśli to temu nie przeszkadza, no to... I druga rzecz, wiecie, przecież jest taka karta pomocy, o której tutaj wspominano, już nieważne, który z radnych. Na tej karcie pomocy na pewno każdy, który miał okazję wpisywać te godziny, on muszą na czymś opierać, prawda? W momencie, kiedy ta pomoc będzie udzielana temu dziecku. W związku z czym ja jestem ciekawy, czy te karty będą teraz opowiadać po zmianie tego, tej sytuacji faktycznej. Bo to ktoś sobie już ustawia, jakiś albo na pracę zakładam, opierając się o te 26 godzin. Ale to jest nic. Tak naprawdę, żeby zagłosować za tą uchwałą w tej chwili. Ja nie mówię, że jestem przeciwny, myślę, że jak rozmawiałem tutaj z nimi, to Pani tu nie jest przeciwna tej sali. Tylko jeszcze raz, jeśli to nie dotknie rzeczywiście dzieciaków, jeśli to nie dotknie tego problemu, z którym ja się też borykałem, jeśli chodzi o psychologów, logopedów, nie ma problemu. Jeśli wiemy, że nie obciąży do budżetu, a jak obciąży, to trzeba wskazać skąd. Trzeba powiedzieć, nie wiem, nie robimy tej drogi, nie robimy tego, nie robimy śmego. Podejmijmy tą decyzję. Czyli takie dwa aspekty. Tak? Jeden, że rzeczywiście dzieciaki na tym nie stracą, bo jest ten aspekt mniej, znaczy lepiej, tak? No w tym kontekście to rozpatrujemy. I druga rzecz, mamy budżet, jest konkretna kasa, która dziś widzę, że też się liczy, tak? To są różne aspekty obliczenia tych pieniędzy, które musimy przekazać. Tylko tyle, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Ja od razu się odniosę, bo Pan Radny rzeczywiście poruszył kwestię kilka. Wiedział o pracę nad algorytmem. Powiem, że praca nad algorytmem to my pamiętamy jako chyba toczące się, nie wiem, po ziemiu, ponieważ do tych prac związki zawodowe nie zostały zaproszone. Ten algorytm został przedstawiony bodajże w kwietniu czy maju poprzedniego roku i moim zdaniem, zdaniem fachowców, zdaniem związków zawodowych, ten algorytm nie sprawdził się ani w kwestii pozyskania oszczędności finansowych, ani przy restrukturyzacji zatrudnienia. To nie kwestia zaufania, po prostu liczby. Tak, po prostu liczby.
Poza Szanowna Rado, Panie Prezydencie, Związki Zawodowe. Po co w ogóle jest Rado? Co jest Rado? Kim jest? Przez kogo został wybrany? Może warto tego zacząć? Proszę Państwa, zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo, przez Świętochowice, przez świętochowickich mieszkańców, wśród których są właśnie nauczyciele. Zdecydowana na pewno większość osób zatrudnionych w świętochowickich szkołach to są mieszkańcy Świętochowic. I to środowisko nauczycielskie, mieszkańcy Świętochowic, mówią Radzie, to oni są najbliżej tego problemu, najbardziej go rozumią i mają najbardziej o tym temat przedyskutowany. I oni mówią, chcemy zmiany. Oni już wtedy, kiedy Państwo przejęliście tutaj władzę w Radzie Miejskiej, wtedy mówili Wam, żebyście tych zmian nie dokonywali. Wtedy, żeście tych Państw związków zawodowych, ani środowiska nauczycielskiego Państwa, żeście w ogóle nie słuchali. Argumenty Marka Balki, przepraszam, radnego Marka Balki, który mówił o tym, że trzeba mieć czas na to, żeby ten cały system, tak, żeby on się zakwościł dobrze, no to właśnie dlatego to tak szybko robimy. Do września jest na tyle czasu, że te harmonogramy, to wszystko, że to środowisko da sobie z tym doskonale radę. I to tak generalnie, oczywiście bardzo, bardzo tak spłycone, ale myślę, że to pokazuje obraz. Środowisko mówi, to co jest teraz, to jest źle, wprowadźcie rozwiązania, które były wcześniej. Wtedy wam mówili, żebyście tego nie zmieniali. A skoro żeście tak Państwo zrobili wówczas, a dziś tego znowu chcecie pozostawić, to znaczy się, że nie słuchacie mieszkańców Świętochowic. Bo tak jest. Teraz jeszcze nawiążę do słów pana prezydenta Karcza. Wielokrotnie tak mówimy i ja się oczywiście sam też zgadzam z tym, że budżet jest taki, jaki jest. Tych pieniędzy więcej raczej nie będzie. Oby było z różnych jakichś innych operacji, może sprzedamy jakieś tereny. Oby tak było. Sam sobie tego życzę mieszkańcom, panu prezydentowi na wszystko. Ale przy obecnej sytuacji, kiedy pan prezydent mówi to trochę, może nie tyle, że nie grzeszę, ale fajnie jednak, że pan mówi, że jak oddamy temu środowiskowi nauczycielskiemu to, co żeśmy kiedyś wzięli, no to nie wyremontujemy drogi, czegoś tam nie zrobimy. Być może to w jakiejś części tak jest, ale państwo, organ wykonawczy, który podejmuje wiele decyzji bez konsultacji z Radą Miejską, typu przeogromną ilość billboardów, bardzo dużych billboardów, filmy, animacje, komu to służy? Komu to służy? Czy animacja basenu, ten, który jest w tej chwili w budowie, do jakiego środowiska ona dotarła? Proszę powiedzieć, ile niesamowicie dużo złotówek wydaliśmy na animację w sytuacji gospodarczej i ekonomicznej naszego miasta. Jaki efekt jest wyprodukowania tej animacji? Bo nawiązuje do tego, co pan prezydent mówi, że jak tam gdzieś mamy te jakieś 100 tysięcy, nie wiem ile dokładnie, to zabraknie na drogi. Proszę Państwa, zdecydowanie więcej wydaliśmy na tego typu operacje, które organ wykonawczy jednak nie konsultował z Radą Miejską. Być może nie byłbym do końca przeciwny, żeby zbudować, wyprodukować jakieś billboardy, ale może w jakiejś ograniczonej ilości. Bo rzeczywiście, no trzeba w jakiś sposób wypróbować inwestycje i tak dalej. Ja to doskonale rozumiem, bo często sam jestem prywatnym organizatorem. Że bez tego się nie da, ale czy taka skala przy takiej sytuacji finansowej gospodarczej nastąpi? I wrócę do tego, ja to dziś tylko tak podkreślam, ale ja będę dążył do wyjaśnienia, jaki skutek dało wyprodukowanie tej animacji, do jakiego grona ludzi to trafiło. Czy to poszło w Polskę, czy mieszkańcy Świętochowic mieli zobaczyć film o tym, jaki będziemy mieć za chwilę was. I na jaki sens tak naprawdę w tym wszystkim, tak? Daję tylko przykład, bo tego typu produkcji i wydatków jest w mieście wiele. Proszę Państwa, ja nie chcę tu być tym trybunem, tak jestem zawsze postrzegany i tak, nie wiem, raczej krytycznie powiem to odbierane, ale ja myślę, że nie ma nic lepszego, jak to, żeby reprezentować interesy mieszkańców. Mieszkańcy, nauczyciele mówią nam, obowiązujący system jest zły, on nam nie odpowiada. Dostosujmy to oczywiście do wartości budżetu, jaki jest. Ja nie mówię, że my, każda grupa zawodowa jest ważna, która przecież my wszystkie zasianki spełnimy. Doskonale wiem, że nie. Ale w tym przypadku jesteśmy w stanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wypowiedź panu radnemu Gimnie Mąszko.
Ja tylko tak, ja to się widzę, nie wiem, że... Przewodnicząca Wysoka Rado, to nie jest tak, że ja chcę to konfrontować z takimi wydatkami jak remont dróg. Ja tylko proszę, żebyśmy dali sobie więcej czasu, jeżeli na przykład damy sobie ten miesiąc, wypracujemy rozwiązania, no bo wiadomo, że ta grupa sygnalizuje pewne problemy. Jeżeli faktycznie w jakiś sposób jesteśmy w stanie znaleźć wspólne pole, to one pewnie będzie kosztowało. Ale wtedy łącznie z tą uchwałą jest też propozycja zmian do budżetu, no bo mamy wyliczone skutki finansowe i jesteśmy w stanie już realnie, łącznie z tą uchwałą, podejmować uchwałę o zmianach w budżecie, która zapewnia finansowanie tych zmian. Co do tych remontów dróg, to szanowni Państwo, to jest tak, że ja nie mówię właśnie, że nie chcę tego tak wprost łączyć, natomiast jeżeli te zmiany dotyczące grupy pedagogów wprowadzane byłyby stopniowo, na przykład w tym roku tylko w zakresie na przykład 2 godzin, tak żeby tej pomocy dzieci też nie pozbawiać, w kolejnym roku znowu byśmy trochę zeszli, to wówczas byłbym w stanie zaplanować środki na remonty dróg, oczywiście po Państwa akceptacji jako radnych Rady Miasta, bo tu macie w zakresie budżetu największą władzę, tak, żeby na te środków na te remonty nie zabrakło. Może uda się gdzieś indziej, gdzieś uciąć, ale tak sensownie, rozsądnie, w długim okresie czasu, kilku miesięcy, także będzie i wilk syty, i owca cała. Ale faktycznie no, debatujemy tu już którąś godzinę, może w ramach tego zespołu, Pani Przewodnicząca, bardzo proszę, jeszcze miesiąc dajmy sobie na rozmowę i kompromis, który będzie tak zatrzymany dla wszystkich, nie będzie też uchwała obciążona tą wadą braku wskazania się do finansowania. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Ja tylko króciutko, bo widzę, że proszę Pana Pawła, ale oczywiście tak będzie głosu. Natomiast w sensie ja bym tak, że na każdy bardzo długo czekali na odpowiedzi. Przepraszam, że znałem wszystkie terminy proceduralne. Nie otrzymaliśmy ich, otrzymaliśmy na ostatni moment, a Pan użył sformułowania, że zespół sygnalizuje. Nie, zespół nie sygnalizuje. Zespół ma wypracowane konkretne rozwiązania. I tak jest od pierwszego spotkania i nikt nie chce się do tego stosunkować. Dyskusja wygląda tak jak tu. Do niczego konkretnego nie prowadzi. Możemy tak dyskutować naprawdę długo. A ja przypomnę, że jesteśmy w okresie przygotowywania arkuszy organizacyjnych. I uważam, że tu naprawdę nie ma co zlepiać, tym bardziej, że zapewniałam, że wypracowane stanowisko zarówno związków zawodowych, jak i zespołu będzie powodowało albo żadne skutki finansowe, albo niewielkie. Ja myślę, że najwyżej okolicy, nie wiem, 100 tysięcy, 150 to super maksymalnie. Tak mi się wydaje. Także Panie Prezydencie, ja oczywiście biorę pod uwagę Pana sugestie, ale proszę również zrozumieć nasze. Proszę bardzo. Ja Pani Przewodnicząca Wysoka Rada, ale właśnie kompromis, który w ramach tego zespołu miał być wypracowany, polegał na tym, że ktoś ustąpi, Państwo ustąpicie, organ wykonawczy ustąpi, znajdziemy jakieś długofalowe oszczędności, ale oczywiście zaplanujemy je w budżecie 2015 roku. No i wtedy faktycznie ten kompromis będzie do osiągnięcia dość szybko, tylko no właśnie każdy musi trochę ustąpić i wtedy miasto nie straci, dzieci objęte pomocą nie stracą, a pedagodzy myślę też będą zadowoleni, bo jeżeli to będzie kompromis taki obu stron, to będzie trwały, Pani Przewodnicząca. Żadne wybory go nie zmienią. I ja myślę, że grupy zawodowe pedagogów tak naprawdę, jak się zastanawiamy, nie ma ich w tej chwili. Na pewno chciałby takie kompromisy, które by trwały i pewne na lata. O dopisanie przez uzasadnienia i określenie, że skutki finansowe wprowadzenia w życie uchwały planuje się sfinansować z niewykorzystanych środków w dziale 757 obsługa długu publicznego. Kto jest za wprowadzeniem do uzasadnienia uchwały tak brzmiącego sformułowania? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 12 głosami za, przy 2 głosów przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się, Rada Miejska podjęła decyzję o podjęciu uchwały w sprawie określenia. Bardzo przepraszam. O przyjęciu wniosku formalnego polegającego na dopisaniu zacytowanej wypowiedzi do uzasadnienia uchwały.
I w związku z tym myślę, że teraz należy jednak przegłosować wniosek, który złożył Pan Radny, bo on nie jest wnioskiem stricte przeciwnym, tak? A w związku z tym, kto jest za wysłuchaniem, tak, opinii Pani skarbnik na ten temat? Przypomnę, że wskazaliśmy, że Rada Miejska jest organem kompetencyjnym do określenia źródła finansowania i zasobów. Przepraszam, masz wniosek walidujący. To był wniosek walidujący, dlatego że jeśli dokonaliśmy Państwa rozporządzenia, to nie ma sensu pytać Pani skarbnik o cokolwiek. Ona jakoś rozmawiała. Ja właśnie to samo chciałam zaproponować i bardzo Panu dziękuję. Zgadzam się z całym szczegółem. W dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją